Cześć, witam Cię na kolejnym spotkaniu z czworokątami. Tym razem na tapetę kładziemy trapezy. Będziemy się zajmować trapezami, ich polami, zależnościami, jakie występują właśnie w trapezie. Zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Na początek definicja. Co to jest trapez? Otóż trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Czyli, tak jak na moim rysunku, narysowałam trapez klasyczny. On ma tylko jedną parę boków równoległych. Takimi się zajmować będziemy na tej lekcji. Na kolejnej lekcji będziemy się zajmować trapezami, które są równoległobokami. Czyli mają dwie pary boków równoległych. Dzisiaj się skupmy na tej lekcji, skupmy się właśnie na trapezie klasycznym. I mamy tutaj takie najważniejsze trapezy. To jest trapez równoramienny, czyli taki, który ma równe ramiona, i trapez prostokątny, który ma dwa kąty proste. No oczywiście to nie jest ten rysunek, ale tym będziemy się przy okazji rozwiązywania zadań konkretnie zajmować. Przypomnijmy na początek. Podstawę trapezu, tą dolną większą, zazwyczaj oznaczamy A, tą górną B. Następnie ramiona. Ramiona literkami C i D, chociaż oczywiście nie ma to kompletnie znaczenia, jak sobie będziemy nazywać te ramiona. I co? No i oczywiście pasowałoby napisać obwód trapezu. Otóż obwód trapezu to jest A, dodać B, dodać C, dodać D, czyli po prostu suma wszystkich jego boków. Natomiast do pola trapezu będzie nam potrzebna wysokość. I teraz wysokość będziemy prowadzić albo z wierzchołka C, prowadzimy wysokość, albo prowadzimy wysokość z wierzchołka D. Często bywa tak w zadaniach, ja zaznaczę te wysokości poprowadzone, często bywa tak w zadaniach, że trzeba obie wysokości poprowadzić. Zobaczysz, jak będziemy zaraz rozwiązywać zadanie. Dobrze, czyli wzór na pole trapezu. Jedna, druga, A plus B razy H. Ten wzór nie jest Ci obcy, dlatego że ten wzór uczyłeś się na pewno tego wzoru już w szkole podstawowej. Ktoś powie, czy tylko taki jest wzór na pole trapezu? Oczywiście można by było napisać też inny wzór na pole trapezu za pomocą właśnie kąta, które tworzą przekątne. Czyli mogłabym napisać jedna, druga, D1 razy D2, bo nie zawsze przekątne w trapezie, gdybym poprowadziła, przekątne w trapezie będą równe, czyli jedna, druga, D1 razy D2 razy sinus kąta alfa zawartego między tymi przekątnymi. Może to narysuję, żeby nie było nam tutaj obce. Czyli tak, prowadzimy jedną przekątną, prowadzimy drugą przekątną i ten kąt, najlepiej ostry, nazywamy alfa. I ten wzór możesz stosować jak najbardziej. Ten wzór stosuje się do każdego czworokąta, więc w tym też do trapezu. To, co ja teraz przypomniałam Tobie, to w zasadzie obwód, pole, nic takiego trudnego. Natomiast w trakcie rozwiązywania zadań z trapezem będziemy wykorzystywać różne rzeczy. Trójkąty 30, 60, 90, twierdzenie Pitagorasa, może trójkąt 45, 45, 90 stopni. Więc w trakcie rozwiązywania zadań zobaczysz, jak ważne są trójkąty. Żeby rozwiązywać zadania z czworokątami, musimy mieć podstawy z trójkątów, bo inaczej naprawdę jest to czasem niemożliwe. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań. Zadanie numer 1. W pewnym trapezie trzy boki mają długość 6 cm, a kąt rozwarty ma miarę 120 stopni. Oblicz długość dłuższej podstawy trapezu. A więc zadanie pierwsze. Mamy tutaj przygotowany rysunek trapezu, oczywiście jest to równoramienny. I teraz tak, trzy boki mają 6 cm. No to wiadomo, które. Tu jest 6, tu jest 6 i tu jest 6. Innej opcji nie ma. No więc, skoro ten bok oznaczę jako A, no to ten standardowo jako B, czyli mogę napisać, że B to jest 6 cm. I zarówno tu jest C i tu jest C, to też mogę napisać, że C to jest też 6 cm, chociaż na rysunku widać, więc nie ma problemu. Kąt rozwarty ma miarę 120 stopni, czyli kąt rozwarty, mam na myśli ten, ma 120 stopni. Mam policzyć długość dłuższej podstawy, czyli jednym słowem mamy znaleźć A. Kąt rozwarty ma 120 stopni, zatem spróbujmy się zastanowić nad tym. W trapezie jest tak, że jak to ma 120 stopni, to ten kąt jest jego uzupełnieniem do 180 stopni. Tak jest zawsze. Czyli tu musi być stopni 60.
To skoro tak, oczywiście po drugiej stronie jest analogicznie, też jest 60 stopni. I teraz popatrzmy, jak widzisz zadanie z trapezem, wchodzą jakieś kąty. Na pewno tutaj będziemy korzystać z trójkąta 30, 60, 90 stopni, ale najpierw trzeba go poprowadzić. Czyli bardzo ważną rzeczą w przypadku trapezów jest narysować wysokość. Ja narysuję obie wysokości, czyli tutaj jedną i z wierzchołka zrzutowaną też drugą wysokość. I podpiszę tutaj H. Oczywiście wysokości padają pod kątem prostym, to nie dziwota. I teraz popatrzmy. Jak ja tak poprowadziłam wysokości, to już widzę, że odtąd dotąd mam tyle samo co u góry, czyli 6. Czyli naszym zadaniem będzie wyznaczyć ten kawałeczek, który jest w tym wypadku, w przypadku trapezu równoramiennego, identyczny z tamtym. Czyli napiszę jakieś X i X i wtedy wyliczę A. No to popatrzmy na nasz trójkąt, który nam się z jednej i z drugiej strony identyczny utworzył. Jest to trójkąt o kątach 90 stopni, 60 stopni, to znaczy, że tu będzie 30 stopni. I teraz pasowałoby sobie przypomnieć zależności dla trójkąta 30, 60, 90 stopni. Na tym rysunku może już nie będę kreślać, bo bym bardzo zamazała. Przerysuję sobie ten trójkąt. Ten trójkąt sobie przerysujemy. Będzie nam to wygodne, ze względu na to, żeby tam już nie kreślać. Czyli tak, tu jest kąt prosty, tu jest 60 stopni, tu jest stopni 30, a tu było 90, tak. I teraz tak, tu oznaczyłam, że jest X, tu, że jest H, a tu, że jest 6. Naszym zadaniem jest wyznaczyć X. No to spróbujmy. Pamiętamy te zależności dla trójkąta 30, 60, 90 stopni? Jeżeli nie, to posłuchaj. Naprzeciwko 30 stopni jest bok długości x. No to nawet nam się super zgadza literka, chociaż literka nie ma znaczenia. Naprzeciwko kąta prostego jest 2x. Naprzeciwko kąta 60 stopni jest x pierwiastków z 3. I tak jest zawsze, tylko w takiej kolejności, w każdym trójkącie 30, 60, 90 stopni. Zatem popatrz, jakie piękne równanko wyszło, że 2x to jest po prostu 6. No to podzielmy przez 2. Dostaniemy, że x jest równe 3. No to skoro x jest równe 3, to ja już tu mogę napisać, że to jest 3 i z tej strony też jest 3. Czyli z tego ja mogę wywnioskować, prawda, że moje a, o które pytano, moje a to jest 6 i 3 i 3. Czyli 6 plus 3 i plus 3. Czyli moje A to jest 12, oczywiście wyrażone w centymetrach, no bo taka była tutaj jednostka. Czyli popatrz, jak szybko zrobiliśmy zadanie, wyznaczyliśmy dłuższą podstawą trapezu. To zadanie zrobiliśmy szybko ze względu na to, że zauważyliśmy trójkąt 30, 60, 90 stopni. Gdybyś ktoś z Was nie pamiętał tych zależności, nie chciał ich stosować, zawsze można zastosować trygonometrię. Na przykład sinusa kąta 30 stopni zastosować. Dzięki temu też wyjdzie Tobie x równy 3. Jednym sposobem i drugim sposobem jest bardzo dobrze. Zadanie numer 2. W trapezie równoramiennym o obwodzie 18 dodać 8 pierwiastków z 2 cm wysokość jest równa 4 cm, a kąt ostry ma miarę 45 stopni. Oblicz długości boków tego trapezu. Czyli zadanie drugie. Przygotowałam rysunek łącznie z wysokościami. Jest to trapez równoramienny, czyli tutaj napiszemy C i tu napiszemy C. Tu standardowo jest A, u góry standardowo B. I teraz tak, po pierwsze, co mamy dane? Mamy podane, że obwód tego trapezu to jest 18 dodać 8 pierwiastków z 2 i to jest wyrażone w centymetrach. Wysokość jest równa 4 też centymetry, zapiszmy, a kąt ostry to jest 45 stopni. Naszym zadaniem jest obliczyć długości boków, czyli musimy znaleźć A, musimy znaleźć B, długość C, konkretnie właśnie dla tego naszego trapezu, czyli A, B i C. No to spróbujmy tak, no obwodu się na rysunek nie da nanieść, ale to co możemy nanosimy, czyli tak, wysokość jest równa 4, czy tu napiszemy 4, tu napiszemy 4. Następnie kąt ostry tego naszego trapezu to 45 stopni, czyli tu jest 45 stopni, to znaczy, że tutaj też będzie 45 stopni, no to tutaj też 45 stopni, no to tutaj też 45 stopni. Jest on równoramienny, więc nas to absolutnie nie dziwi.
No to dalej. Skoro tak, no to myślę, że tu już nie będę przerysowywała tego trójkąta, bo myślę, że każdy z Was widzi, że jest to trójkąt równoramienny prostokąty, bo są takie same kąty. Czyli jak tu jest 4, to odtąd dotąd też będzie 4. Tak samo odtąd dotąd też będzie 4. No to to C możemy też od razu zapisać, bo jest to tak jakby przekątna w kwadracie, gdybym tu kwadrat dorysowała, a przekątna w kwadracie miała a pierwiastek z dwóch wzór, czyli u nas to będą 4 pierwiastki z dwóch. No to tak samo tutaj 4 pierwiastki z dwóch. Jeżeli jest dla Ciebie problem, to możesz też nauczyć się, że w każdym z trójkątów 90 stopni, 45, 45 stopni zachodzą takie zależności, że przyprostokątne są x, natomiast przeciwprostokątna jest x pierwiastek z dwóch. I wtedy widać, że tu 4, no to tu 4, no to tu musi być 4 pierwiastki z dwóch. Jakkolwiek do tego dochodzimy, możemy to na rysunku zaznaczać i nie ma problemu. A więc popatrzmy jeszcze. Tutaj odtąd dotąd jest B, bo to jest to samo co tutaj, prawda? Zatem ja mogę zapisać pewną zależność, patrząc na rysunek, że moje A, czyli cała dolna podstawa, to jest tak, 4, dodać B i dodać jeszcze raz 4. Zatem A to się równa 4 i 4 to 8 i dodać B. Będzie tam nam to potrzebne do obwodu, no bo nic innego nie pozostało. Musimy rozpisać obwód. No to przypomnijmy sobie, wzór na obwód naszego trapezu to będzie u nas tak. Na pewno będzie A, dodać B, dodać C i dodać jeszcze jedno C. Czyli pod obwód podstawimy 18, dodać 8 pierwiastków z dwóch. To się równa za A podstawimy 8, dodać B, dodać za B, no to nic nie podstawimy. Dodać C, za C podstawimy 4 pierwiastki z dwóch i drugie C jest tak samo 4 pierwiastki z dwóch. Zatem tak, to przepiszemy na razie, a tutaj dodamy co się da, czyli tak, ósemkę z niczym nie dodamy, B i B to 2B, a 4 pierwiastki z dwóch i 4 pierwiastki z dwóch to 8 pierwiastków z dwóch. Popatrz, jak fajnie są dane dobrane w zadaniu, że po jednej stronie jest 8 pierwiastek z dwóch, po drugiej stronie tak samo i on się odejmie, jak zacznę to przenosić na stronę, więc ja przekreślę od razu. I teraz tą ósemkę przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 18, odjąć 8, bo przenoszę, czyli ze zmienionym znakiem, równa się 2b. Czyli 18 odjąć 8 to jest 10, równe 2b. Jak podzielę przez 2, otrzymuję, że 5 to się równa b. No to skoro b jest równe 5, to popatrzmy, nasze a z tego wynika, że nasze a będzie 8 plus 5, czyli to się równa 13. Czyli ostatecznie zapiszmy, co mieliśmy do wyznaczenia. Mieliśmy do wyznaczenia tak, A, B i C, czyli wszystkie długości boków. No to napiszmy. A wyszło nam 13 cm, B nam wyszło 5 cm, natomiast C wyszło nam z pierwiastkiem, to są 4 pierwiastki z 2 cm. Zadanie nietrudne, ale na co zwracamy uwagę w tym zadaniu? Na trójkąt 90, 45, 45 stopni. Zadanie numer 3. Przekątna trapezu równoramiennego ma długość 10 cm i tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 45 stopni. Oblicz pole tego trapezu. Zadanie trzecie. Wypiszmy, co mamy dalej. Po pierwsze, jest to trapez równoramienny, czyli zaznaczmy, tu jest A, u góry B, a tu jest C i tu jest C, no bo jest równoramienny. Postarałam się zrobić rysunek. Dalej, przekątna ma długość 10 cm, więc tutaj oznaczę literką D, bo nie była wykorzystywana przeze mnie, ma długość 10 cm. I tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze 45 stopni. Na razie tak zaznaczę i mamy policzyć pole naszego, oczywiście, trapezu. Jeszcze raz, przekątna trapezu, czyli widzimy, przeze mnie narysowana, tworzy z dłuższą podstawą, czyli stąd na dole, przekątna stąd na dole, tworzy kąt 45 stopni. No więc musimy zastanowić się, jak do tego zadania podejść. Po pierwsze, na pewno pasowałoby zaznaczyć wysokość. Narysować wysokość, bo i tak do pola nam się ona przyda, nie? Czyli narysujmy wysokość, ja ją poprowadzę tutaj. Na razie może tylko z tej strony poprowadzę. I teraz popatrzmy. Przekątna ma długość 10, czyli ja tutaj mogę zaznaczyć, że jest 10. I teraz znowu, kąt prosty, 45 stopni, no to u góry też 45 stopni. Zatem pamiętamy o tym trójkącie 45, 45, 90 stopni.
To było tak. Przyprostokątne miały długość x, tu jest x i odtąd dotąd jest x. Natomiast przeciwprostokątna miała x pierwiastek z dwóch. No to popatrz, w sumie byśmy mogli x wyliczyć, jakbyśmy sobie przepisali to równanko. X pierwiastek z dwóch to jest przecież 10. Podzielmy przez pierwiastek z dwóch, dostaniemy 10 nad pierwiastek z dwóch, usuniemy niewymierność teraz i dostaniemy licznik z licznikiem to 10 pierwiastków z dwóch, mianownik z mianownikiem to będzie 2, po skróceniu wyjdzie nam x równe 5 pierwiastków z dwóch. No i teraz możemy wywnioskować, że to nasze x, popatrz na rysunek, to jest ta moja wysokość, którą standardowo oznaczamy literką H. No wysokość jest niezbędna do pola naszego trapezu. No to tak, oczywiście przypomnijmy sobie może wzór na pole, czyli pole trapezu to będzie 1/2 A plus B i to razy H. No, wysokość mamy, ale to nie wszystko, jeszcze trzeba A plus B, czyli jeszcze musimy policzyć A, dodać B. Czyli w zasadzie pasowałoby znaleźć A, później znaleźć B, ale to i dodać, ale niekoniecznie tutaj tak się uda. Po pierwsze, myślę, że fajnie by było zacząć od tego, że ten kawałek nie powinien Ci być obcy, jeżeli chodzi o trapez równoramienny. Jakbym ja narysowała Ci teraz drugą, tą wysokość, tylko już może bez linijki, żeby było szybciej, tą drugą wysokość, to ten kawałek będzie identyczny jak ten. Prawda? A teraz jak policzyć ten kawałek? Ja napiszę jakieś y. I teraz spróbujmy, jak do tego y dojdziemy. Po prostu od całej dolnej podstawy odejmiemy ten środeczek tutaj, który to jest b, czyli od a odejmiemy b, jeszcze raz powtarzam, od całej podstawy tej dolnej odejmę ten środeczek, czyli b, zostaną nam dwa te kawałki y, bo są równe, czyli podzielone przez 2. Czyli y to się równa a minus b nad 2. No ale co dalej? Jak my nie chcemy w zasadzie, my chcemy mieć a plus b, a tu mamy jakieś a minus b. Otóż można by było popatrzeć, co to będzie odtąd dotąd. Odtąd dotąd zauważyliśmy, że to jest nasze x. No to spróbujmy x rozpisać, czyli to x to się równa. Na x, a tego czerwonego, co tu zaznaczyłam, składa się tak b i plus jeszcze ten kawałek, który jest y naszym. Czyli nasze x na rysunku, jak widzisz, to czerwone, to jest b plus y. Czyli b plus, a nasze y ja przepiszę. Stąd wzięłam. No to teraz zróbmy wspólny mianownik. Tu jest tak jakby nad 1. Czyli pomnożymy razy 2, czyli będzie 2b nad 2, dodać a minus b nad 2. No to dalej. X to się równa. I teraz wszystko na jedną kreskę, no bo mamy wspólny mianownik 2b, dodać a minus b nad 2. A to się równa, a z niczym się nie doda, natomiast 2b minus b da nam plus b nad 2. Popatrz, jak teraz fajnie wyszło. Wyszło nam, że x to jest połowa, tak, 1/2, z sumy tych podstaw. Czyli ja za x teraz, ja może to może przepiszę tutaj, bo to jest bardzo ważna rzecz, która nam wyszła, że x to jest a plus b nad 2. A wiesz, to a plus b mi się sprzyda do tego a plus b, bo to jest to samo, będę chciała tu podstawić. Tylko muszę pomnożyć razy 2, żeby tej dwójki się z mianownika pozbyć. No to będę miała 2x, to jest a plus b. A przecież x ja wyznaczyłam. Czyli będę miała 2 razy 5 pierwiastków z 2, to jest a plus b. Czyli 2 razy 5 to 10 pierwiastków z 2, to jest a plus b. I super sprawa, bo ja nie muszę liczyć, ile wynosi a. Ja nie muszę wiedzieć, ile wynosi b. Ja mam wiedzieć, ile wynosi a plus b, żeby móc sobie poradzić z polem. No to teraz piszemy pole naszego trapezu, to się równa 1/2 raz a plus b, czyli 10 pierwiastków z 2 razy wysokość, która wynosi 5 pierwiastków z 2. Skróćmy sobie, ta dwójeczka przez 20 z dziesiątką przez 2 to jest 5. Czyli pole naszego trapezu to będzie 5 pierwiastków z 2 razy 5 pierwiastków z 2, czyli tak, 5 razy 5 to 25. Liczby z liczbami, pierwiastki z pierwiastkami. Czyli pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, czyli po prostu 2. Czyli pole naszego trapezu to jest 50. Oczywiście były jednostki, więc piszemy
centymetry kwadratowe. Pole naszego trapezu to jest 50 cm kwadratowych. Zwróć uwagę na to zadanie, bo to zadanie jest bardzo sprytne, bo my nie wyliczyliśmy A, jeszcze raz powtarzam, nie wyliczyliśmy B. Wyliczyliśmy A plus B, które nam się przydało do wzoru na pole trapezu. Zadanie numer 4. W trapezie, którego podstawy mają długość 10 cm i 4 cm, miary kątów przy dłuższej podstawie wynoszą 45 stopni oraz 30 stopni. Oblicz pole tego trapezu. Zadanie czwarte. I teraz mamy tak. Podane podstawy. Dłuższa ma 10 cm, krótsza podstawa to są 4 cm. I miary kątów przy podstawie, to jedno to niech będzie 45 stopni jeden kąt, a drugi niech się nazywa jeden alfa, drugi beta, ma 30 stopni. I mamy policzyć pole naszego trapezu przy takich danych. No to po pierwsze nanieśmy to na rysunek, no bo bezdyskusyjnie trzeba to uczynić. Więc tak, to ta podstawa ma długość 10, ta podstawa ma długość 4 cm. I teraz tak, musimy zaznaczyć kąty. Otóż bardziej ostry nam się ten wydaje kąt, więc zaznaczymy 30 stopni, a ten troszkę większy 45 stopni. No, żeby takie zadanie zrobić oczywiście, to musimy poprowadzić wysokości. No, wysokości są bardzo ważne w rozwiązywaniu zadań z trapezem, więc prowadzimy. Najlepiej prowadzić obie wysokości, bo po prostu czasem się sprzydaje. Szczególnie jak mamy trapez, tak jak ten, to jest trapez, oczywiście nie jest to równoramienny. W związku z tym na pewno nam te wysokości będą tu potrzebne. Ja zaznaczę może H i tu zaznaczę H. Standardowo jak wysokość. I teraz popatrz, te wysokości przeze mnie poprowadzone oczywiście podzieliły nam tą podstawę na takie kawałki. Tu jest jeden kawałek, tu jest drugi kawałek, ale to wiemy cztery, tak jak u góry. I tu mamy trzeci kawałek. I teraz naszym zadaniem jest oczywiście wyznaczyć wysokość. Musimy wyznaczyć wysokość, no ale nie znamy ani tego kawałka, ani tego kawałka, więc spróbujmy sobie jakoś poradzić z tym. Otóż, po pierwsze, myślę, że warto by było zacząć od tego trójkąta 45, 90, 45 tutaj stopni. Czyli tak, to był taki trójkąt o takich bokach, jak pamiętasz. Było x, tutaj x, czyli przy prostokątnej miały długość x, a przeciwprostokątna x pierwiastków z dwóch. Teraz przechodzimy na drugi trójkąt. Z drugiej strony mamy 30, 90, to tu będzie u góry 60 stopni. I teraz spróbujmy również dla niego rozpisać sobie zależności. Czyli tak, naprzeciwko 30 było x i zgadza się, mogę zostawić x, bo tu jest też x, prawda? Więc mogę zostawić, bo nie może tak być, że tu napiszę x, a tu napiszę y i wtedy będę miała oczopląs, to znaczy h jest w końcu x czy y. Więc musi mi się zgadzać tu i tu, no to tu jest x. To naprzeciwko kąta prostego jest 2x, a naprzeciwko 60 stopni jest x pierwiastków z 3. Popatrz, mogłabym to przerysować i na problemu mogłabym ten trójkąt przerysować i ten sobie przerysować jak najbardziej. Ale w sumie to myślę, że widać dosyć, to jest czytelne. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie to przerysowywać. Co mi to dalej dało? Dało mi to to, że ja teraz wiem, że cała ta podstawa duża ma długość 10 i na nią składają się trzy kawałki. Pierwszy to x, dodać drugi to 4, dodać trzeci to x pierwiastków z 3. No niestety, a x jest potrzebne, bo przecież x to jest nasza wysokość, czyli musimy x-a wyliczyć. Myślę, że czwórkę przeniesiemy na tą stronę, będziemy mieć 10 minus 4 równa się x dodać x pierwiastków z 3. 10 minus 4 to 6, od razu tak napiszę, x dodać x pierwiastków z 3. No i osobiście nie podobają mi się strony, więc wymienimy. X dodać x pierwiastków z 3 równa się 6. No i znowu pojawia się problem, bo jak wyliczyć stron x-a, skoro tego dodać się nie da? Otóż pamiętaj, jeżeli wiesz, że nie dasz rady dodać, to spróbuj być może wyciągnąć przed nawias. Czyli ja wyciągam przed nawias x-a, bo występuje tu i tu. Tu jest tak jakby w domyśle 1x, czyli zostanie mi 1, dodać, tu zabrałam x-a, zostanie mi pierwiastek z 3 i to się równa 6. Obustronnie podzielę przez ten nawias, chociaż nie do końca nam się musi to podobać, ten nawias, no ale musimy podzielić. I to będzie 6 podzielone przez 1 plus pierwiastek z 3. Usuniemy niewymierność, pamiętamy, mnożymy licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną do mianownika, czyli przez 1 minus pierwiastek z 3. Dzięki czemu będziemy mieć tak 6, licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem mnożymy,
6, bo 6 razy 1 to 6, odjąć 6 razy pierwiastek z 3, 6 pierwiastków z 3, podzielone przez, i pamiętamy tutaj o tym, że jak się usuwa niewymierność, tą bardziej skomplikowaną, to stosujemy wzór skróconego mnożenia. Wzór był taki: a plus b razy a minus b to się równa a kwadrat odjąć b kwadrat. Więc zawsze do usuwania niewymierności tego typu właśnie, tak rozszerzamy przez liczbę sprzężoną, żeby można było z tego wzoru wykorzystać, tak? Skorzystać z tego wzoru, czyli podnosimy. 1 do kwadratu odjąć. I teraz b u nas to jest pierwiastek z 3 do kwadratu. No to tu będę pisała x, to się równa. Górę przepisujemy, no bo na razie z nią nic nie zrobimy. A tu mamy 1 do kwadratu to 1, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Czyli x to się równa 6 minus 6 pierwiastków z 3 nad, i teraz 1 minus 3 to minus 2. No po pierwsze, nie podoba mi się to, że jest minus w mianowniku. Po drugie, widzę, że będzie się dało skrócić. Co robimy? Wyciągamy u góry przed nawias, najlepiej tą minus dwójkę wyciągmy, żeby się nam całkiem z tą minus dwójką na dole z mianowniku skróciła. Czyli tak, jak ja z tego zabiorę, wyciągnę przed nawias minus 2, to mi zostanie minus 3. Minus, minus da nam plus, a 2 razy 3 da nam 6, więc się zgadza. Zabrałam minusa, czyli będzie tu plus, i znowu wyciągnęłam przed nawias dwójkę, czyli zostanie 3 pierwiastki z 3. Jak nie wierzysz, możesz teraz zrobić operację odwrotną, czyli to z tym pomnożyć i to z tym, i dojdziesz do tego samego. No i ja to zrobiłam specjalnie, bo chciałam to skrócić. Czyli wyszło mi minus 3 dodać 3 pierwiastki z 3. Osobiście wolę, jak mi się zaczyna od dodatniej liczby, czyli zacznę najpierw 3 pierwiastki z 3 i dalej minus 3. Oczywiście jest to wyrażone w centymetrach. No ale już teraz na razie nie będę pisała. No i ostatecznie wyciągamy wnioski. Skoro takie x mi wyszło, to z tego wynika, że moje h na rysunku właśnie jest równe x. Czyli moje h to są 3 pierwiastki z 3 minus 3. Po co mi h? No to pole. Napiszmy wzór na pole. Pole naszego trapezu. Jedna, druga, a plus b razy h. No więc pole naszego trapezu równa się 1, 2, a to było 10, b to było 4, a h, no takie nie za ciekawe, 3 pierwiastki z 3 minus 3. No to może róbmy dalej. 1, 2 razy 10 dodać 4 to 14, 3 pierwiastki z 3 minus 3 jest pomnożone. Tu skrócimy przez 2, to będzie 1, tu przez 2 będzie 7. No więc napiszmy, pole naszego trapezu to będzie 7 w nawiasie 3 pierwiastki z 3 minus 3. No i ten wynik jest oczywiście dobry, super, można zostawić. Natomiast mamy dwie możliwości. Albo wymnożymy tą siódemkę przez nawias, albo zrobimy tak, że z nawiasu jeszcze trójkę wyrzucimy przed nawias. Może zrobię tą drugą wersję, czyli wyrzucę trójkę, czyli będę miała 7 razy 3, to 21. I wtedy mi zostanie pierwiastek z 3 minus, zabrałam trójkę, w domyśle zostaje jedynka. I to oczywiście wyrażone w centymetrach kwadratowych. Jeżeli komuś ta wersja się nie podoba, trudno jest tak wyciągać przed nawias, to wystarczy, że pomnożysz i będziesz miał 21 pierwiastków z 3 minus 21. Na to samo wyjdzie, to jest tylko inna forma podania końcowego wyniku, ale dokładnie to jest ten sam wynik. Zadanie numer 5. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę 60 stopni, a wysokość 4 pierwiastki 2 cm. Wiedząc, że krótsza podstawa ma długość 6 pierwiastków 2 cm, oblicz długość dłuższej podstawy. Zatem przygotowałam tutaj rysunek już trapezu prostokątnego. Oczywiście trapez prostokątny cechuje to, że ma dwa kąty proste, które ja tutaj zaznaczę, żeby nie było niedomówień. Ja akurat wolę go z tej strony tak rysować, żeby z tej strony były kąty proste, ale niektórzy wolą z drugiej strony, nie ma to znaczenia kompletnie. I tak, wypisz, kąt ostry ma miarę 60 stopni, to jest dane. Dalej, wysokość wynosi 4 pierwiastki z 2 cm, ma taką długość. Jeszcze wiemy, że krótsza podstawa, czyli u nas standardowo krótsza podstawa to B, a dłuższa podstawa to A, czyli krótsza podstawa to ma 6 pierwiastków z 2 cm. My na tej podstawie mamy wyznaczyć długość dłuższej podstawy, czyli musimy znaleźć po prostu nasze A. Oczywiście, żeby to A znaleźć, długość tej naszej dłuższej podstawy, po pierwsze musimy zaznaczyć kąt 60 stopni bezdyskusyjnie, to jest kąt ten ostry. No i nasuwa się od razu jedno stwierdzenie, muszę poprowadzić wysokość. Dlaczego? No bo mi podali, dlatego że mam kąt. Prowadzę wysokość, jedną już na szczęście mam,
Jedną wysokość już na szczęście mam, a drugą sobie muszę poprowadzić. Co to znaczy? To znaczy, popatrz, w trapezie prostokątnym jest tak super, że jedno ramię jest jego wysokością, czyli to ramię jest właśnie wysokością i mogę powiedzieć, że od razu wynosi 4 pierwiastki z 2 centymetrów. Oczywiście tą czerwoną linię, którą narysowałam wysokość, to jest też 4 pierwiastki z 2, no bo to jest ta sama wysokość, prawda? Dalej, co jeszcze mogę zaznaczyć? Mogę zaznaczyć, że B ma długość 6 pierwiastków z 2. No to teraz popatrzmy. Nasza dłuższa podstawa, którą mamy znaleźć, ona nam się dzieli na takie dwa kawałki. Tu jest jeden kawałeczek i tu jest drugi kawałeczek. Czyli ten pierwszy kawałek, ten tutaj, to jest po prostu 6 pierwiastków z 2. To żadna filozofia, bo to jest tylko zrzutowane na dłuższą podstawę, ta krótsza podstawa. No, natomiast tutaj pojawia nam się trójkąt, ulubiony przez nas, 90 stopni, 60 stopni, czyli tu będzie stopni 30. I w tym trójkącie zachodzą te własności, czyli tak, naprzeciwko 30 stopni jest x, naprzeciwko kąta prostego 2x, naprzeciwko kąta 60 stopni jest x pierwiastków z 3. I popatrz, jak fajnie wyszło. Wyszło nam takie równanko, które sobie przepiszemy. X pierwiastków z 3 to są 4 pierwiastki z 2. Fajna zależność, widać ją na rysunku. Z tej zależności wyliczymy x, czyli podzielimy przez pierwiastek z 3. Dostaniemy, że x to się równa 4 pierwiastki z 2 nad pierwiastek z 3. Usuniemy niewymierność, czyli pomnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 3. Dzięki czemu pamiętamy, licznik z licznikiem, mnożymy mianownik z mianownikiem i mamy 4 pierwiastki 2 razy 3 z 6 nad pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, to po prostu jest 3. Nie musi nam się ten wynik podobać, ważne, że jest prawidłowo policzony. Czyli nasze x wyszło 4 pierwiastki z 6 nad 3. No to teraz, mogę to w sumie zaznaczyć na rysunku, 4 pierwiastki 6 nad 3. To teraz ja już mogę napisać, ile wynosi moje a. Bo moje a na moim rysunku składa się z b i z tego x, czyli z b plus x. Czyli moje a będzie się równało. B to jest 6 pierwiastków z 2, dodać x to są 4 pierwiastki z 6 nad 3. Można by było pomyśleć, co wyciągnąć przed nawias z tego, ale nie ma takiej potrzeby, nie musisz. Jeżeli nie chcesz, możesz tak zostawić, bo tego i tak nie dodasz. Bo tu jest pierwiastek z 2, tu jest pierwiastek z 6, tego nie dodamy, więc możemy tak zostawić. Oczywiście jest to wyrażone w centymetrach. Natomiast jeżeli oczywiście będziesz chciał, możesz wyłączyć to, co wspólne, przed nawias. Będzie to troszkę tylko inaczej wyglądało, ale tak samo będzie to dobrze. Zadanie numer 6. W trapezie równoramiennym miara kąta ostrego wynosi 60 stopni. Wysokość trapezu jest równa 3 pierwiastki z 3 cm, a długość przekątnej wynosi 2 pierwiastki z 19 cm. Oblicz obwód tego trapezu. Zadanie 6. Wypiszmy dane. Po pierwsze przygotowałam rysunek. Jest to oczywiście trapez równoramienny, ramiona ma równej długości i tak. Kąt ostry ma miarę 60 stopni. Wysokość tego trapezu wynosi 3 pierwiastki z 3, no i to jest w centymetrach wyrażone. A długość przekątnej, wiemy, że przekątne w takim trapezie są równej długości w równoramiennym i ma długość 2 pierwiastki z 19 cm. Naszym zadaniem jest policzyć obwód tego naszego trapezu. Obwód naszego trapezu. Czyli jednym słowem musimy znaleźć wszystkie boki, no i będziemy mieć obwód. No to po pierwsze co? Po pierwsze pasowałoby nam zaznaczyć ten kąt 60 stopni. Myślę, że zaznaczymy sobie może z tej strony 60 stopni. I poprowadzimy wysokość. No nas to nie dziwi, że wysokość prowadzimy, no bo skoro jest informacja o kącie tutaj, to zresztą bardzo często właśnie w zadaniach z trapezem prowadzimy te wysokości. Tu jest kąt prosty, no to jak tu 60, tu kąt prosty, no to tu będzie kąt 30 stopni, a wysokość jest podana 3 pierwiastki z 3. Może zanim będę prowadziła jeszcze przekąt, to bo jeszcze muszę przekątną poprowadzić, to zanim to będę robiła, skupię się na razie na tym trójkącie. Otóż znowu mamy trójkąt 30, 60, 90 stopni. No i znowu przypominamy zależności. Ten odcinek, który leży naprzeciwko, ten bok, długość tego boku, który leży naprzeciwko kąta 30 stopni, oznaczamy jako x. Dalej, bok leżący naprzeciwko kąta 90 stopni to jest 2x. A bok, który leży naprzeciwko 60 stopni, to jest x pierwiastków z 3.
No i znowu nad tym się na razie skoncentrujmy. Popatrz, jakie równanko wyszło nam. X pierwiastek z trzech, to przecież na rysunku widzimy, jest wysokość, czyli trzy pierwiastki z trzech. Jak ja to podzielę przez pierwiastek z trzech, to tak się składa, że to się skrócą te pierwiastki z trzech i wyjdzie x równe 3. Zatem już tu mogę powiedzieć, że to jest 3, a to jest 2 razy 3, czyli 6. No to tu mam już szóstkę, tu mam już szóstkę. No troszkę jestem już zadowolona, dlatego że mam już coś, prawda? Mam już podaną pewną informację, wiem już, że dwa boki mają długość 6. No to nie koniec oczywiście zadania. Teraz pasowałoby poprowadzić przekątną, no bo skoro podali w zadaniu przekątną, no to pewnie musimy ją wykorzystać. No to poprowadźmy tą przekątną, ja tu zaznaczę i podpiszę D, które jest równe 2 pierwiastki z 19. Tak jest podane, no to tak musimy zapisać. Oczywiście tu mamy też trójkąt prostokątny, taki większy jak widzisz. No ale nie znamy kątów w tym trójkącie, bo mam tylko 90 stopni, a tu nie wiem, jakie są kąty. Ale za to znam dwa boki, więc stwierdzenie Pitagorasa super mi pasuje. Z tym, że ten odcinek muszę sobie jakoś nazwać na razie, bo to nie jest A. Ewentualnie mogłabym napisać, że to jest A minus 3. Ale może nazwę sobie jakoś Y na razie neutralnie. Niech to będzie jakieś Y. I ułóżmy twierdzenie Pitagorasa. Czyli tak, Y do kwadratu, jedna przyprostokątna do kwadratu dodać. Druga przyprostokątna, czyli 3 pierwiastki z 3 do kwadratu, równa się przeciwprostokątna, czyli to nasze 2 pierwiastki z 19 do kwadratu. No to podnosimy. Y do kwadratu dodać. 3 do kwadratu to jest 9, a pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Czyli napisałam tak powolutku 9 razy 3. Teraz 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 19 do kwadratu no to po prostu 19. No to dalej, czyli y kwadrat dodać. 9 razy 3 to 27, a 4 razy 19, no to 4 razy 10 to 40 i 4 razy 9 to 36, czyli 40 i 36 mamy 76. Przerzucam na tą stronę i dochodzę do wniosku, a może tu będę pisała, że y kwadrat to się równa 76 minus 27, czyli y kwadrat to się będzie równało 49. Jak odejmę od 76, 27, to dostanę właśnie 49. Jak ja to spierwiastkuję, to wychodzi mi super, bo wychodzi mi y równy 7. Czyli tak, wyszło mi y równe 7. Więc teraz popatrzmy na zależność, jaka tu zachodzi. Popatrzmy na rysunek. Moje Y na rysunku to jest nic innego, jakbym od dłuższej podstawy całej A odjęła ten malutki kawałek X. No i teraz popatrz. Pod Y postawię 7. Mojego A nie wiem, ile wynosi, więc mam A minus, a za X postawiam trójeczkę. I teraz tą minus trójkę przerzucę na drugą stronę, czyli mam 7 dodać 3, to się równa A, czyli 7 dodać 3 to jest 10, to jest równe A. Czyli mam już kolejny bok, mam już C, mam już A, został nam tylko bok B. Więc żeby ten bok B wyznaczyć, to muszę pamiętać o tym, że gdybym teraz poprowadziła, no może to poprowadzę, tą drugą wysokość tutaj, wiemy, że jest trapez równoramienny, czyli jak tu jest 3, to z drugiej strony ten kawalątek też będzie 3, czyli jeżeli cała podstawa A wynosi 10, to ja bym mogła powiedzieć, że moja podstawa A równa 10, tak, to nasza moja podstawa cała, składa się tak z xa i z tego tutaj środka, które równe jest B. Czyli moje A to jest x dodać b dodać x. Czyli jeszcze raz, podstawa A to jest x dodać b dodać x. No i teraz podstawiam za A dziesiątkę, za x trójkę, no za b nic, no bo b mam policzyć, i za x trójkę. Przerzucam, czyli będę miała 10 minus 3 i jeszcze 1 minus 3, to się równa b. Czyli 10 minus 3 to 7, minus 3 to 4 równe b. Teraz już oczywiście mogę napisać obwód mojego trapezu. To się równa A dodać B dodać C i dodać C. Czyli jednym słowem obwód trapezu równa się A, wyszło nam 10, B nam wyszło 4, C nam wyszło 6 i jeszcze raz C też 6. Czyli ostatecznie obwód trapezu, jak to dodamy, to mamy 26. Wyrażone to jest w centymetrach.
czyli obwód naszego trapezu wynosi 26 cm. To tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Przygotowałam na nią 6 zadań. Mam nadzieję, że te zadania pomogą Ci lepiej zrozumieć trapezy. Na trapezy musisz zwrócić szczególną uwagę, bo lubią występować zadania na maturze z trapezów, czy to za jeden punkt, czy więcej, szczególnie za jeden punkt, ale może też być zadanie rozbudowane z planimetrii i właśnie ono będzie za więcej punktów. Natomiast podsumowując, do trapezów, co potrzebne Ci jest? No wzór na pole trapezu, wzór na obwód, ale to już pamiętaj, że szkoły podstawowej. Ważniejsze, co Ci jest potrzebne, różne zależności o trójkątach. Żeby umieć, mój drogi, czworokąty, a w tym wypadku trapezy, to żeby to umieć, musisz się orientować w trójkątach. Nie ma opcji. Musisz mieć opanowane trójkąty. Jak będziesz miał opanowane trójkąty, będzie wszystko szło łatwiej. Popatrz, jakby tutaj dużo rzeczy żeśmy wykorzystywali. I trójkąt 30, 60, 90 na dzisiejszej lekcji. I trójkąt 45, 45, 90 stopni na tej lekcji wykorzystywaliśmy. I wykorzystywaliśmy twierdzenie Pitagorasa. Także, żeby to wszystko mieć opanowane, to naprawdę trzeba dobrze się orientować w trójkątach. Więc przy okazji jest to nauka geometrii czworokąta, ale przy okazji też jest nauka i powtórka geometrii trójkąta. A więc bardzo cenna lekcja. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne spotkanie z czworokątami. No i oczywiście ze mną.